Jeżeli byśmy patrzyli z perspektywy Krakowa i wyobrazili sobie obszar od Słomnik po Myślenice i od Krzyszowic po Bochnię, to cały ten obszar powinien być zalany do 10 metrów, czyli drugiego piętra, i to jest ta skala wody, którą zużywa rolnictwo w ciągu roku w Polsce. To zużycie wody w przeliczeniu na roślinę, na wyprodukowanie tej samej masy spada dramatycznie. W sensie dramatycznie do tego stopnia, że to jest 95% mniej wody niż, niż talecyzne rolnictwo. W, w Londynie jest kilka takich upraw, które odbywa się w opuszczonych, znaczy opuszczonych przeznaczonych do tego stacjach metra. W Polsce najbardziej opłacalne są, są zioła i niskie zielone rośliny. Jeśli mówimy o rękach bliskowschodnich, to są już obszary, rośliny typu papryki, pomidory, truskawki.